Siema, z tej strony Wezif. Jeszcze tak przed chwilą zapraszam was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji z dzwoneczkiem oraz oczywiście wejścia na mojego Instagrama Wezifyty. Ponadto zapraszam was do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. Także kliknij w ten czerwony guzik tam na dole oraz zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem. No i zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie w Fortnite. Ponadto każdy komentarz o treści monitor serduszkuje, także piszcie w komentarzu monitor, a ja wam przypnę serduszko. Pamiętajcie, aby nie wykonywać błędów. No i ja generalnie dzisiejsze błędy będę wam prezentował za pomocą nagrań od innych youtuberów, do których linki macie w opisie. A to dlatego, że po prostu nie mam dostępu za bardzo do internetu, a już generalnie te błędy znalazłem wcześniej. Więc w taki sposób sobie dzisiaj poprowadzimy odcinek. Mam nadzieję, że nie będzie to jakaś wielka przeszkoda, ponieważ wszystko jest oczywiście zweryfikowane. Także co, i tak wydaje mi się, że mega spoko materiał. Także zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz suba dzwonem. No a teraz jak najbardziej myślę, że możemy przejść do całego materiału. Dobra, a więc generalnie do tego błędu nie potrzebujecie za dużo. Potrzebujecie mieć znajomego. No generalnie to właściwie na nim będzie wykonywany cały błąd i on jakby doświadczy tego, co ten błąd daje, a my po prostu wykonujemy ten błąd. No i generalnie no to właśnie cały ten znajomy nasz musi podejść sobie do tego bota, gdzie można się zamienić jakby w jakieś itemy, no po prostu wiecie, wchowanego jak się gra, no to można się zamieniać w itemy. No i właśnie tam musi się udać nasz znajomy do takiego bota, który nam pozwoli wykonać taką czynność. No i jeśli już się zamieni w item, no to my mamy po prostu ten nowy itemek, który no od niedawna jest, jest to itemek kosmitów. No i po prostu musimy użyć tego itemka na nim. Dokładnie tak, tego itemka, itemku, tego przedmiotu musimy użyć po prostu na nim. No i w ten sposób za którymś razem powinien stać się on niewidzialny. Dokładnie tak, w sensie całkowicie niewidzialny się powinien stać. I w sumie nie wiem dlaczego to działa, w jaki sposób to działa, no ale powinien być on po prostu niewidzialny. No i dodatkowo po prostu cały czas powinien być tym itemkiem, w który się zamienił, z tym po prostu dodatkiem, że go całkowicie nie widać, tak całkowicie go nie widać. Więc jest to naprawdę niezły dodatek do tego ukrywania się, ponieważ no tak trochę średnio cokolwiek będziecie w stanie zrobić, jeśli kogoś całkowicie nie widać. Jednak pamiętajcie, aby nie wykonywać tego błędu, ponieważ ten błąd już myślę, że naprawdę może komuś nieźle popsuć gierkę. Także no po prostu nie wykonujcie tego błędu, no i potraktujcie to bardziej jako ciekawostkę. No i oczywiście jest to film rozrywkowy, pamiętajcie o tym, aby nie wykonywać tych błędów. No ale według mnie i tak mimo wszystko błąd jest dosyć ciekawy. No i naprawdę według mnie jest to mega dosyć śmieszny błąd, ale myślę, że niedługo powinien on zostać już naprawiony. Także co, dajcie znać, co sądzicie o tym błędzie, no i pamiętajcie, aby go nie wykonywać. No a teraz jak najbardziej myślę, że możemy przejść do następnego oraz kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie jak pewnie wiecie, dla was w sumie wczoraj, dla mnie jeszcze dzisiaj, był ogromny event z Ariana Grande, który w sumie według wielu był nawet lepszy od eventu z Travisem Scottem. No i w ogóle tak jakby odbiegając delikatnie od tematu, dajcie znać, co sądzicie o tym evencie. Właśnie dajcie znać, co nim sądzicie, ponieważ według mnie był on serio epicki i wydaje mi się, że on był na praktycznie takim samym poziomie jak event z Travisem. Nawet myślę, że mógłby być minimalnie lepszy, ponieważ było troszeczkę więcej tych miejscówek, na których rzeczywiście Ariana tam była. Jednak, no, wydaje mi się, że event z Travisem był, no, jakby kolorystycznie lepiej zrobiony, ale no to dajcie znać w komentarzach waszą opinię. No dobra, ale generalnie, co powiecie na to, że przez mały błąd w sumie można było popsuć ten cały event? No tak, dosyć ciekawa opinia moja i w sumie dosyć ciekawa opcja. No i rzeczywiście miało to takie miejsce, generalnie nie było to jakieś ogromne popsucie, w sensie event cały czas dalej trwał i nic się takiego tam w sumie nie zmieniało, oprócz jednej małej rzeczy, a mianowicie jeśli w tym momencie użyliście emotki siedzenia na krześle, no to skin naprzeciwko ten wyświetlany, no nieźle się bugował, w sensie no wyglądał on naprawdę dosyć zabawnie. No i serio, to troszeczkę wizualnie mogło popsuć ten event z Arianą, jeśli ktoś by takie coś sobie oglądał, no i nagle taki mały błąd, ale jednak nawet taki mały błąd w takich eventach, no to potrafi troszeczkę popsuć całą atmosferę, więc generalnie dosyć śmieszne, że takie coś się wydarzyło na w sumie aż tak dopracowanym evencie. No i w sumie chyba na żadnym evencie chyba nie pojawił się żaden błąd praktycznie wcześniej, także dosyć śmieszna opcja, a przynajmniej na pewno
pewno nie widziałem takich błędów na innych eventach, jednak no pamiętajmy, że to jest na tyle minimalny błąd, że można to jak najbardziej wybaczyć, a teraz przejdźmy już do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie ten błąd jest dosyć śmieszny, jeśli chodzi o wykonanie, no i w sumie daje on nam możliwość stworzenia większych zwierzątek na trybie kreatywnym, w sumie takich ogromnych zwierzątek. No i cały błąd naprawdę jest mega prosty, ponieważ jedyne co musicie zrobić tak naprawdę, no to musicie zaznaczyć tą opcję, no i generalnie pozwoli nam ona właśnie wykonać ten błąd. Także zaznaczacie tą opcję, potem wchodzicie w galerię, no i wchodzicie sobie tutaj w prop galerii, no i generalnie bierzecie sobie ten itemek, który obecnie widzicie na nagraniu. No i podlatujecie sobie troszeczkę do góry, no i umieszczacie ten itemek, a następnie robicie taką obudowę, jak widzicie właśnie na nagraniu, w kółko, no i potem przechodzicie sobie na tereny, czy jak to się tam po polsku nazywa, no i robicie sobie taką jakby podłogę, tylko ona musi zakrywać ten itemek, no i generalnie potem musicie sobie wziąć takie coś, no i w sumie powiększyć maksymalnie i rozpocząć grę. I generalnie potem ustawiacie sobie takie opcje, w sensie przed rozpoczęciem gry jeszcze ustawiacie sobie takie opcje, no i dopiero teraz zaczynacie giereczkę. No jak widzicie, powinniście mieć teraz ogromne zwierzę, w sensie serio dosyć ogromne, skalowo, no nie wiem, gdzieś tak z dwa razy, jeśli chodzi o wysokość, większe od nas, więc naprawdę jest to dosyć śmieszny błąd. No i czy to się jakoś przyda niesamowicie? No wydaje mi się, że nie, może to robić ewentualnie za ozdobę, na przykład na naszą mapę na trybie kreatywnym, ale no jednak nie polecam wykonywać żadnego błędu, także tutaj tak tylko tutaj mówię, że jednak nie polecam żadnego błędu wykonywać, nawet jeśli miałoby być to coś ozdobnego, ponieważ no głupio by było potem, jakbyście dostali bana za coś, co tak naprawdę było tylko ozdobne na naszą mapkę w Fortnite, więc no nie róbcie tego błędu po prostu, ale da się takie coś rzeczywiście zrobić w Fortnite, no jest to dosyć śmieszne, także co, taki ogromny po prostu sobie tutaj może wilczek stać, albo jakieś inne zwierzę, także naprawdę wydaje mi się, że jest to mega, mega śmieszny błąd, no i dajcie znać, jaki błąd był waszym ulubionym z dzisiejszego odcinka, no a teraz jak najbardziej wydaje mi się, że możemy przejść do lobby. Dobra, a więc to było już na tyle w tym filmie, także co, jak najbardziej zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym materiałem, do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem oraz do wejścia na mojego Instagrama łezywyty, ponadto każdy komentarz o treści monitor serduszkuje, także piszcie w komentarzu monitor, a ja wam przywitam serduszko, zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Wezif w sklepie w Fortnite, zapraszam do zostawienia łapki w górę, ponieważ 1000 łapek w górę jest to kolejny odcinek na tym kanale, zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, tego nie robi. No i co, każdy komentarz o treści monitor serduszkuje, zapraszam na Instagrama, tak jak powiedziałem, na mój drugi kanał, ponieważ jest tam naprawdę kozacki odcinek, także link w opisie i w przypiętym komentarzu. No a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także co, zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, no i cześć!